Witam na moim kanale i zapraszam na kolejny odcinek z Demon Soulsa. Jak widać, zginęło mi się. Stałem się duchem. Postanowiłem sobie coś tam pofarmić troszeczkę, no i wyszło jak zawsze. Idę zatem, kontynuuję kuźnię. Trzeba zdobyć, podbić kuźnię. Ta. Nie wiem, gdzieś tam czytałem, że bardzo dużo kamieni wypada w kuźni, więc... więc trzeba by porobić. Tam nie muszę iść. Tutaj wyskakiwał jakiś ten... co wyrzucał diamenty, znaczy kamienie. Ale już nie wyskakuje. Potrafią się respić po 2-3 razy kuniec. Też tak czytałem. Dobra, czyli tu chyba na dół muszę zjechać. Tam mamy kowala. Patrzymy na górę. Zaraz. Z góry to my też... Aha, dobra, może jednak tutaj. Brawo ja. Nawet nie wiedziałem. Znaczy zapomniałem, kurde. Tu chyba na prawo trzeba gdzieś iść, bo była tu mgła, pamiętam. Ciekawe, czy oni wyrzucają za każdym razem te kamienie. Się przekonam zaraz. A nie przekonam się, bo nic mi nie wyrzucili. Czy to było tutaj? Chyba gdzieś na prawo. Siema, kolo. Kurde, chciał mnie uderzyć. Cham jaki. Czemu jak ja zachodzę ich od tyłu, to nie łapię ten tył? Dobra, czyli jak nie mam, tutaj będziemy mieć dalszą część tej kuźni. Co my tu mamy? O kurwa, co za... Paukerson. Normalnie ta gra potrafi bardziej przestraszyć jak ten. Jak jakiś horror. Dobra, właśnie zauważyłem, że telewizor miałem rozgłośniony, więc pewnie fajne echo mi się nagrało. Może uda mi się wyeliminować. Dzień dobry. Zastanawiam się, czym oni raz atakują, raz mnie nie atakują. Okej. Okay. Tu kolejny kolega! Co mnie znowu zaatakowało? Już! Dobrze, że miałem tą animację, ale... W ogóle kolesia nie zauważyłem. Wyczekuj wróg. Oczekuję. Fajne są te backstaby, ale one zaczynają tyle czasu trwać. Duży odłamek twardego. Kamienia oczywiście. Zastanawiam się, czy z tą partyzaną biegać, czy... Czy na tą... Na ten mieczek zmienić. Nie pamiętam, jak on się nazywa. Tak dawno go nie używałem, ale bardzo polubiłem tą partyzanę. Kolega idzie do mnie. No się ma. Co, on nie widział mnie? Nie, to nie. Ale jakoś tak specjalnie tych kamieni to mi nie wyrzucają. Siema, koleś. O kurde.
Kurde. Się znachaliłem na salamandry, czy jak one się nazywają. Ej, już mi ten. Ta trawa lecząca słabiej jej daje. Okej, siemano. Okej, widzę, że to rzucają hamulcami we mnie. Tu na dole coś jest. Tylko tak mnie jedno zastanawia. A co tu mamy? Przewroty. Dalej jest impreza. Impreza. Zaraz chciałbym podnieść moje kamyczki. Czysty pajęczy kamień. Kurde. W następnych częściach to chyba tak z tymi kamieniami nie przesadzali. Teraz pytanie. Czy to tak sobie leży i mogę wziąć? Czy jak? O kurde, ale tego jest. Jakieś płonące teraz jeszcze. Te salamandry czy coś. Tam! A taka pułapka. Fajnie. I co? Jak tu spadnę, to się pewnie zabiję. No dobra, nie zabiłem się. Tylko gdzie ja jestem teraz? Przeczytaj wiadomość. Czas na strzelanie? Po co mi strzelanie? Wiedziałem. Serio? Skąd to spada? Jak to walczy? To pluje ogniem czy coś? Jakieś zwłoki leżą, ale nic nie mają. A tu na lewo co? Ja tu nie byłem? Nic. No to tu pamiętam ten dowcip. Ej. A czy to czasem mnie nie cofnęło? Wydaje mi się, że ja tu byłem. Raczej. Dobra, to jakaś salamandra? Nie. Ktoś się chyba tu zabawił i spadł. A w sumie sięgnę tego kolesia, sięgnę. Mam ten fajny czar. Czemu nie skorzystać, nie? Kurde, całe 4 punkty, te dusze dostałem. Dzień dobry. Gdzie ja kurde spadł? Aha, dobra. Byłem piętro wyżej. I... Tu coś dają? Ta, ja tu byłem. Okej. Tędy muszę przejść. Ciekawe, czy może jest jakiś pierścionek do chodzenia po lawie? Jak to było... w jedynce chyba? No, zrobiłem kółeczko, dobra. I to jest majonez. Tylko teraz tak się zastanawiam. Czy ja mogę po te dusze wejść? Czy już jest za późno? Może trzeba ten... następnym razem tu przyjść i przebiec po prostu. Szybko. Tak się mi wydaje. Dobra. A, impreza była na górze. Dobra. Co tu mamy? Nic nie widzę. Czemu ktoś tutaj zginął? Chyba, że
Na górze może coś jest, kurde. Patrzę. Nie no, ale to po tej kłasie trzeba przebiec, zanim się zawali. Coś tak czuję. Koledzy od góry. Tutaj nic nie ma, nic nie widzę. I co, tak sobie coś leży? Bezpańsko? Aj, trawa się przyda zawsze. Okej. Dusza nieznanego. Stalowa tarcza, co, ja mogę ich od tylca zajść, czy się obejrzą zaraz? Próbujmy nową broń. Znaczy nowy czar, kurde, nową broń. Okej. To było dobre. Koledzy są na jeden strzał. Szkoda tylko, że to szybko z tej broni schodzi. Ale co zrobić, jak się nic nie zrobi? Czyli teraz jesteśmy na tym mostku. Tam wyszliśmy, dobra. Muszę się naumieć tych lokacji, niestety. Ciągle mam takie wrażenie, że będę zapatrzony przed siebie, jak coś mi na łeb spadnie. A jak tutaj się wchodzi? Jakieś schody są tam, dobra. O, fuck. Jakieś te salamandry. Jak się w nie ten... Of. Jarają się. Szybkie są. Się palą. Ale możemy ich... Aha. Skaczą jeszcze. Fantastycznie. Coś tam na dole słyszę. Chyba, że słuchawki źle założyłem i mam lewy na prawym uchu. Spójrz na prawo. Nic nie ma. Odłamek smoczego kamienia. Kurde. Ile tych kamieni. Może bezpiecznie jest tak go ściągnąć? I się zajarałem. Wyczas. Oj! A ty skąd, koleś, się wziąłeś? No chodź. Skaczące. O kurwa! Psy? Ale się przestraszyłem znowu. Jeden czy wie? Te, duch. Nie strasz mnie. W pobliżu są jaszczurki. Tam kit z jaszczurkami, jakieś winki widziałem. Panie kochane. Okej. Dziabnął mnie. Pała. A tu generalnie... Wszędzie te... Nie wiem, to te psy słyszę. Dobra, chyba że to ostatni jest. Dobra. I... Nic nie słyszę, dobra. Pamiętam, była dusza po lewej, znaczy coś do wzięcia. Osełka Eda. Eda. I... Bo ja nie wiem, czego się tu spodziewać. Najgorzej, jak mi się znowu ten zapadnie. Jak ja chciałbym po tamte trzy rzeczy pójść. Dlaczego ja nie przebiegłem?
trawa półksiężycowa się może się uleczy. Kolejny kowal, znaczy ten kuje coś. Coś tam kuje. Pytanie, czy któryś mnie zaatakuje? O kurde, zaatakował. Oni są dobrze. Gdy nie wiadomo, kiedy zaatakują, no, tak jak teraz. Się kolo. Odwrócił w ostatnim momencie. Dobra. Cios z wyskoku jest spoko. O, kolesia, koleś z torbami. Z torbą, kurde. Ale dowalił kamienia. Kamieni. Daj kamienia. A, jak tu się wchodzi? Dusza. Dobra. Tylko pytanie, gdzie mam iść? Tutaj? Lepiej mieć więcej zdrowia jak mniej. A, to jakaś dźwignia. Po co? O, jakaś animaciones. Kurde, oko mnie swędzi. Po co my to zatrzymaliśmy? Jaka cisza. Oho. A, takie cudo. Woda zgasiła lawę? Serio? To pewnie tu będzie bliżej tym razem. Czy znowu zwaliłem? Kurde, na górę, na dół. Zaraz, wtedy spadłem na dół. Ja nie wiem, gdzie mam iść, kurde, gro. Tu się cofam? O, kolega. O kurde, jaki on twardy jest. To ja se pójdę jednak. Albo on twardy, albo... O, no, kurde, albo ja miękki. Słabe czary widocznie ma. Zresztą tak... Chciałem sobie tylko te czary rozwinąć, żeby właśnie mieć... To coś, co właśnie strzelałem. To było dobre na... Słabszych przeciwników, no... Na mocniejszych, to jak widać... Jest lipa. Ciekaw jestem, czy z tych wypadają kamienie. A, to tutaj jest, ta. Okej. Czyli mogę gdzieś pójść dalej. Myślałem, że tutaj... Ej, kurde! Weź mnie, duch, nie straszno. Myślałem, że coś mnie zaatakowało, no. Boże, ja to bardziej się w to boję grać jak w ten. Jak w Dead Space'a, który de facto miał być horrorem. Nic mnie tu nie zaatakuje, czy jak? Piersi odporności na truciznę. Czas na ucieczkę? Czemu? Mam nadzieję, że ta lawa mi się zaraz nie zwali na głowę. By było zabawnie. Dobra, czyli mamy pierścionek na truciznę. Może być przydatny, przypuszczam. Po co ja tutaj idę? Halo? Powiedzieć ci się zachciało, tak? Pewnie. Wa-
walczmy używając tylko atak przebijający. Okej. A z kim ja tu walczę? Serio? Przydałby mi się pierścionek odporności na ogień. Tylko mam takie wrażenie, że jesteśmy tu sami? Jesteśmy, dobra. To może ja zrobię tak. Bo zauważyłem, że z tym mi się łatwiej walczy. I chodźmy. Kurde, by było głupio zginąć teraz. Serio? Zginąłem? Nie ma to jak powiedzieć, że głupio by było zginąć. I co, od nowa mam wszystko robić? Ta gra jest straszna. Wszystko mi się pewnie zrespiło. Skrótów nie pamiętam. Może teraz był właśnie skrót? No nic, może ten. Jakieś kamyczki mi powypadają. I będzie fajnie. Okej, śpieszyć się trzeba powoli. Chyba, że... Może mogę dołem już przejść. Jak to wygląda? Sytuacja na froncie. Miecz półtora ręczny. Zaraz jak... A, dobra, dobra. Uff, już się bałem. Okej. Czyli można ominąć dużą część. Czyli jakby wygaszenie tej lawy, to de facto jakaś forma skrótu. Tu będzie ten kolon, dobra. Ale fajnie, już się bałem, że będę zapinał ze 100 metrów. Ej, ej! Ale mnie zajebalił. To były jakieś beczki wybuchające chyba. Dobra, dajesz, bo ci się skończy. Magia. Aha. Dobra. Wylecz się, kobieto. No i po co było? Po co było? Fisiować. Tu jest bezpiecznie. Mówisz? No pewnie tak. Okej. Okay. Co wyrzuciłeś? Urzędnicze nogawnice. Nagawice urzędnicze. Kurde, człowieku, naucz się czytać. Ogólnie... Aha, odporność na ogień. Dosyć wysoka. Pytanie, czy tu będzie boss? Nie, na szczęście nie. O! Jak dobrze. Kamień eterycznych oczu. Mógłbym się w człowieka zamienić? Co by mi dało to, że ja bym był człowiekiem? Bo ja to tam nie wiem. Ile mam tych kamieni? Tutaj mam rzut płomieniem kupione? Ciekawe. Gdzie to jest? Kamień efemerycznych oczu.
dwie sztuki mam tylko. W dużej formie duszy, by wskrzesić ciało. Można użyć tylko w formie duszy. Okej. Okay. Dobra, no w sumie. Teraz mogę zobaczyć, co to daje. Przynieść więcej dusz. Co? Coś tam nie przeczytałem. Dobra. Fajnie będzie, jak za minutę zginę. Rozwijaj się. Chyba, że to tak przetłumaczone dziwnie. Jakieś pajęczyny? Wypróbuj nic. O! Kamieniami walą? No co tam, kolo? Jesteś sam? Czy jak? Trzeba mi wybaczyć, no. Pierwszy raz tu jestem, to muszę się rozejrzeć i się naumieć lokacji, więc idę bardzo powoli. Wypróbuj włócznia. Na kim? O co biega? Znowu tutaj? W sensie gdzie? Co tu dają? Od czego ten kolej zginął? Jakaś winda chyba. Dobra, podniosę tarczę. Ej, a tam jak się wchodzi? A, to są schody, dobra. Co to za podpowiedź? Halo? To jest wyższość. Nie wiem, o co chodzi, ale idę tutaj. Oczekuj cuda. Jakiś czar dostanę? Kiris? Twój Chris? A nie Kiris? Jakoś tak nazwa Kiris mi chodzi po głowie. I co to? Co to? Atak fizyczny. 16 magii trzeba mieć? Serio? Mały ceremonialny miecz prosty. Ten pokryty licznymi pradawnymi runami, oręż jest kluczowym elementem rytuałów okultystycznych. Zwiększa zadawane i otrzymywane obrażenia magiczne. Zwiększa zadawane i otrzymywane? W sensie co? Ja też będę dostawał większe obrażenia magiczne? Obrażenia od magii 10. Aha. Okej. Okay. Jak to mówią? Coś za coś. Nie wiem, czy będę korzystał. Ale na serio to wygląda jak jakaś winda. Odłamek pańczego kamienia. Ciskaj, młoda. Gdzie my jedziemy? Dosyć duża ta winda. Ciekawe, czy nic mi tu nie spadnie. Gdzie ja kurde jadę? Aha. O. Szukaj łupienie. Tutaj jest boss? Czy się mylę? Czas na umieranie. Ej. To może to jakiś skrót będzie. Nie wyobrażam sobie,
taki szmat drogi zapinać i ten. I mi dał jeszcze tyle czasu zjeżdżać. Liczę, że tu będzie skrót. Ale nie ma skrótu. Kurde. Serio. To się kurde nabiegam do tego bossa. Przecież ja go nie zabiję za pierwszym razem. Chyba pająk będzie. Sądząc po pajęczynach. Dobra. To zróbmy tak. Idziemy ginąć. O fuck, jak mnie zwolniło coś. Dobrze się zaczyna. Ej, odwal się ode mnie. Żyję jeszcze, czy już nie? No cóż, to walka była dosyć długa, owocna. Fajnie. Ajajaj. Brawo ja. No i wiedziałem, że będzie zabawa z windami, kurde. Co, za każdym razem jak zginę, to będę musiał tak śmigać? Czekać na tą windę? Ale ktoś wymyślił, niech go... Tak sobie myślę, a jakbym pierścionek wymienił, to nie. Ale pierścień złodzieja, po co mi? Aha, dobra. Myślałem, że mam pierścionek odporności na ogień. Dobra. Smarujemy kijka. I lecimy. W coś go trafiać. Jeszcze, żebym ja coś widział. Dobra. Trzeba się naumieć tego czary. Dobra. Czyli teraz trzeba walić. Dobra. O kurde. Wypierdalam mnie. Brawo ja. Mhm. Możesz, koleżanko, się uleczyć? Mogę coś widzieć jeszcze? Czy tak nie bardzo? Kurde. Ile razy będę obrywał? Dobra. Albo i niedobra. Ulecz się. Mhm. Kurde. To gdzie mam stać, żeby nie obrywać? Okej, już rozumiem. Odwróć się, kurde. Wkurza mnie te auto namierzanie. Dobra, biegam dalej. Uczę się powoli, jak widać. A opowiadają, że trzecie podejścia są najlepsze.
to idziemy. Czyli na razie dałem dupy tylko z tego powodu, że zawsze się daje w tą wciągnąć w ten, no. W ten wybuch cały. Dobra. I teraz pewnie... Nie, nie ma jeszcze, dobra. No i... To chciałbym się... Serio? Dobra. Okej. Możemy się uleczyć. I lecimy znowu. O fuck! Tego się nie spodziewałem. Myślałem, że wstrzeli we mnie tą pajęczyną. Dobra, to tego się nie spodziewałem. Co to teraz? Okej. Weź koleżanki, tak nie walno. Aha. A nie, to nie to. Myślałem, że... No właśnie, że to teraz. Kurde, biegaj. Dobra. Trochę magii. Trochę leczenia. Biegaj, bo cię umompluję tym, tak? No, uderzę go chociaż raz. Czy tak nie bardzo? Dobra. Kurde, znowu to. Badziewie. Biegamy, biegamy, biegamy. Serio. Znowu mnie dziabnął. A się uleczyłem? No i? Aha. Uleczysz się? Dobra. Dobra. Albo i nie dobra. Spindalamy. Koleś. Magia zrobiona. No, kończ się. I teraz strzeli pańczy. No, miał strzelić. Koleś. No i? Ale mnie zajebał. No. No, koniec. Ajajaj, chciałoby się powiedzieć do 3 razy sztuka i fajnie. Ale tak sobie wyszło. Ale... Zabiłem. Co tu mamy? Dusza sławnego wojownika. 3 razy zginąłem.
twarda dusza demona, czysty pajęczy kamień. Bryła pajęczego kamienia. Okay. Czyli jak rozumiem, trzeba tu naprzód iść, kurde, człowieku. Chociaż tutaj takie coś zachęcającego, ale chyba się nie da przejść. Dobra, zobaczę kawałek, co jest dalej. Tu jest bezpiecznie. Jest tutaj z legend. Może się go dało jakoś obejść, nie wiem. Co my tu mamy, drodzy koledzy? Jest ten. To bo mi ucieka ten. Kolega. Aha. To nie wiem, jakie miałbym go dogonić niby. Jaszczurkę w sensie. O cholerę mi ten kilo. Co to? Wygląda jak bomba jakaś. Ukryty wróg. Tak jakoś sądziłem, że to wybuchnie. Ciekawe dlaczego. Bryła ostrego kamienia. Halo, już nie było tego wózka. Jaka nędza. Czy ja nie mam czasem tego pierścionka jeszcze? Może sobie wezmę coś innego? Zasadniczo nie mam na co wymienić. W lewo czy w prawo? Tam kolejny ten jest. Wózek. Co jedzie do mnie, tak? Kolega. Ale sobie wymyślili? Prawie jak Indiana Jones. Co na pewno jak w jakiś sposób na detonację normalną tego. Dobra. Trzeba przebiec po prostu. Czy ja dobrze idę? 6000 dusz. Stracić to. Będzie lipa. Może tak weźmy? Brawo. O, widzę kolegę. Już możesz? Dobrze, że sobie nasmarowałem kijek. Urzędnicze szaty. Coś tutaj jakby... A nie, to moja broń. A tu co dają? Co tu jest? Kurde, kamienie? O co tu biega? Kolega. Akurat mi się czary skończyły. Może zanim ja tu pójdę, to tą windę odpalę.
Mam jakieś takie dziwne przeczucie, że to może być mój skrót jakiś. Skrót na dół? Serio? No serio, ta wina jest taka duża, że tu aż się prosi, żeby coś mi na ryja skoczyło. No jak mogę to? To złupię, nie? Liczba pokonanych demonów. Jakie to wielkie jest, kurde. Gdzie tu iść? Tam jakiś dwóch kolesi jest. Czerwonych. Aha. Powiedzmy, że sobie daruję. Dobra, zobaczę jeszcze tutaj. Nasmaruj sobie kijka, dziewczyno. Ja będę miał mniej punktów, to tam pójdę do tych dwóch kolesi. Mam wrażenie, że oni są na czerwono, więc musiałbym być pod postacią człowieka. Brawo. Czemu? Aha, dobra. Kumam. Jakieś wybuchające łajzy są. Szukaj pułapka. Okej. To wybucha? To wygląda jak to, co jest na wagonikach. Ta, to wybucha. Dobrze wiedzieć. I mi się kijek skończył. Gdzie ja idę? Co tu mamy? Kamień. Czy mi się na kamienie nie mieszczą do torby? A tu co dają? Kurde, 7000 dusz. A ja idę, nie wiem gdzie. Szukam skrótu. Młot to najlepszy wybór. Ale kolejny boss jest? Czy ja? Jest to jakiś skrót? Skądś tego kolesia kojarzę. Kurde, weź mnie, nie strasz. Odłamek! Co to? Mnie zaatakowało. Jakieś nowe potwory są. Kurde. Jaszczurki jakieś? O fuck. Jakie one mocne. Ciekawe jak na magię są odporne. Wyglądają jak jakieś te żółwie ninja. Już? Może je od tyłu trzeba dziabnąć. Okej. Grunże padają. Jakoś. Coś wyrzucają. Ciekawego.
nadzieję. Kamień smoczy. 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 Co to za węże jakieś? Gdzie jest jakiś skrót? Ludzie. O nie. Zaraz mi się magia skończy, będzie. Do widzenia. A, ten mi już nie wyrzucił nic, tak? Wielki topór. Dobra, bo tu ktoś mi tam idzie. O, ten taki mocny. Da się go ominąć? Dobra, teraz tylko wrócić jakoś. Do widzenia. Walę was. Idę z tym kolesiem, zagadam. Chociaż... Ile was tutaj? Da się w ogóle stąd wyjść jakoś? Kasia lawa. Ale oni to dojebalili. Co tam, Kolo? You're not mad like the rest, are you? Well, what jolly traveling companions are we, eh? Pleased to meet you. Call me Patches. Oh, see that treasure over there? Go on and take it. My gift to you. Just to show that we're friends. Whew. Glad to meet you. These soul-starved imbeciles will drive you mad. Uh-huh. What's the matter? Now I'm going out on a limb here. Give me a chance to prove my good faith. Nie wiem. Głupi nie jestem. Co tutaj dają? Nie ma jakiegoś skrótu fajnego? Przecież ja tutaj będę 100 lat śmigał. Fajne rzeczy, tylko boję się, że jak tam zejdę, to mi zagrodzi drogę ten taki wielki i już tu nie wejdę. Takie mam wrażenie. Dobra. Raz kozie śmierć, nie? Mówią. Osiem tysięcy dusz w zamian za jakieś kamienie. Oj, to się dla mnie źle skończy. O, kolega? Siema. Remember me? Pewnie, że się pamiętam. Jak ty tu weszłeś? W sumie szedłeś. Porozmawiaj. O czym? To już chyba wiem. Odłamek twardego kamienia, ostrego. Ciekawe, co potrzebuje do ulepszenia broni. Aj, 8 tysięcy. Jakbym na przykład zakładał, że teraz zginę,
Mogłem sobie kupić tych kamieni i miałbym wywalone. Uwaga, dalej jest potwory. Cieszę się, że się spodziewam, że dalej jest potwory. Dalej jest potwory. Okej. Kurde. Zabiję go chociaż? O, fajnie. Wyczew. Idą za mną, czy nie? Kurde, ja chcę stąd wyjść. Albo dajcie mi coś. Łapka? Przecież ja zginę zaraz. Jestem solidność? Nie wiem, gdzie mam iść. Kurw, nie strasz mnie, koleś. Czyż jak tu wyjdzie? Aha. Dzięki bardzo. Ja go nie ominę. Wrócić też nie mogę. Tu kolega biegnie. Może pójdzie za mną. Coś wybuchającego, fajnie. Szukaj łupienie. Jezu, ja chcę stąd iść. Jak najdalej. Najgorzej, że nawet jakbym chciał tu wrócić, to ja nie wiem, nie mam pojęcia, jak ja mam tu wrócić. Właśnie, co to te kamienie są? Może mi się to przyda. Jakby na drogę powrotną. Człowieku. Kamień często służy do orientacji w terenie. No i? Aha. To fajnie. Na pewno mi to pomoże. Aha. Brawo ja. Tu jakaś labomba. Ja chcę stąd iść. Ja bym chciał jakiś taki czar, który by mi ten pozwolił wrócić z duszami. Znajdziesz broń? Smoczy długi miecz. Fajnie. A jak się stąd wychodzi? O, jakaś lawa. Tu jest bezpiecznie. Ta, na pewno. Fuck. Przecież ja zginę. No. 8000 dusz poszło się kochać.
cool. Powiedzmy, że będę niemiło wspominał. O, miasto tuneli. A, no ta. Ale to mogę spróbować jeszcze na koniec pogonić tą jaszczurę. I jest fajnie. Tu wagony lecą. Czyli mogłem iść tutaj na przykład, tak? A ja poszedłem w tamtą mańkę. Dobra, jeszcze kawałek. Później sobie zobaczę ten miecz jakiś smoczy, może chociaż było warto po to iść. Kurde, ile ich jest. Ale żaden kamieniami nie wypuści, nie? Bo czemu? Jeżeli tu będzie skrót jakiś, to walnę baranka chyba. Czas na upadek? Serio? Działająca winda jakaś? Nie no, ja się zabiję przecież. Nie da się to jakoś obejść? Kurde, miałem kończyć. Ale nie. Okej. Uwaga na kłamca. O, tam coś było. Spok. Może się zabije to. Dobra, nieważne. Mam już na dzisiaj dosyć. Przynajmniej pająka pokonałem, ale 8000 dusz poszło się kochać. O! Widzę, że jaszczurka się zrespiła. No to jeszcze nie koniec, jeszcze nie koniec. Kurde, jaszczurko. Dziękuję. Se może jakoś broń wzmocnię w końcu. Zabił mnie? Przynajmniej jaszczurkę zdobyłem. Ciekawe, czy będzie jeszcze kolejna. Gdzie ona była? Nie, nie ma jaszczurek już. Dobra. Kończę. No serio. Dzięki za obejrzenie tego odcinka. No cóż, za 2-3 dni zapraszam na kolejny. Gdzieś pójdę, ale nie wiem gdzie. Wygląda, że tamtą mańkę było zachęcająco. Nie na lewo, tylko na prawo. Ewentualnie jak trafię znowu na tych dwóch na czerwono, to spróbuję się z nimi poklepać, aczkolwiek wydaje mi się, że musiałbym mieć ciało, nie duszę, żeby się z nimi klepać. Ale przekonam się niedługo. Dzięki za obejrzenie jeszcze raz i zapraszam. Hej!